Wyobraź sobie, że życie przytłacza cię tak bardzo, iż decydujesz się rzucić wszystko w cholerę i wyjechać w Bieszczady. Ale zamiast w Bieszczady trafiasz na Górę Celest. I nie jest ona tak niska jak Tarnica. I mieszka na niej zło, które zmusi cię do stawienia czoła swojej mrocznej naturze. I nagle orientujesz się, że jesteś w mniej krwawej, ale wcale nie łatwiejszej wersji Super Meat Boya. Miały być ustrzyki, a wyszły, cóż, umrzyki. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a w tym materiale opowiem wam o Celest w wersji na konsolę Xbox One. Gra wyszła też na PlayStation 4, Nintendo Switch, a także PC-ty Windowsowe, Macowe i Linuxowe. Rok 2018 za nami i chociaż zrecenzowałem większość dużych tytułów, które zrecenzować chciałem, to nadal sporo pominąłem. Cóż, w czasach, kiedy na samym Steamie wychodzi ponad 9000 gier rocznie, trudno czegoś dobrego nie pominąć i to nawet jeśli założymy, że 90% tych tytułów to nie warte uwagi barachło. Dlatego planuję zrobić kilka materiałów o grach, które już nowe nie są, ale warto rzucić na nie okiem, jeśli tak jak ja, je pominęliście. Zaczynamy od Celest, czyli gry ze stycznia 2018 roku, zdobywczyni paru nagród, nominowanej do wielu innych. Czy zasłużenie? A, warto zaznaczyć, że tytuł jest w aktualnym styczniowym Games with Gold. Celest opowiada historię bohaterki, która wyrusza na wyprawę na szczyt pewnej osobliwej góry, aby przemyśleć i ogarnąć swoje życie. Bohaterkę nazywamy Sami, gra sugerowała imię Madeline, ale zrobiłem z niej Quazeline i cóż, dziwnie mi się potem czytało dialogi. Protagonistka napotka na swojej drodze dosłownie kilka postaci, a także wiele niepokojących niesamowitości. Więcej o fabule nie chcę opowiadać, bo jak na dość prostą grę niezależną jest ona całkiem niezła. Intrygująca, nieźle napisana, z dobrze zarysowanymi postaciami, odrobiną humoru i przekazem, który jest podany w nieco prosty sposób, ale to i tak jeden z tych tytułów posiadających fabułę na przyzwoitym poziomie. Takim, który czyni z opowieści zaletę. Pixelartowa oprawa graficzna na dużym ekranie wygląda nieco dziwnie, bo to są naprawdę duże piksele. Ale pod tymi wielkimi kwadratami kryje się całkiem atrakcyjna wizualnie produkcja, pełna oszczędnych, ale estetycznych animacji, zabawy tłami i oświetleniem. No i muzyka jest naprawdę świetna, bardzo klimatyczna. I chociaż całość wygląda bardzo milutko, to poprzez kontrast wszystkie mroczniejsze, niepokojące sceny wydają się tu jeszcze bardziej niepokojące, bo przedstawione przy pomocy takiej słodkiej oprawy. Wiadomo, że trudno by było o większy mrok, niż jakby wziąć troskliwe misie i zrobić odcinek o tym, że opętały je demony. Kontrast jest tu kluczem. Ale dość o treści, przyjrzyjmy się rozgrywce. Celest to w zasadzie dość zwyczajna i raczej trudna platformówka, ale jej siłą jest to, że została bardzo dobrze zaprojektowana. Nasza bohaterka jest responsywna, fika po platformach, może chwytać się ścian, ale nie na długo, bo w końcu słabną jej odnóża, a do tego posiada zdolność robienia ślizgów w powietrzu. Taki ślizg może zrobić jeden i potem musi wylądować na płaskiej powierzchni, aby tę moc zregenerować. I to w zasadzie wszystkie podstawy, ale Celest dookoła tego buduje nowe mechaniki dodawane i w dużej mierze później porzucane co rozdział. Najpierw skaczemy po platformach, unikając przepaści i kolców. Potem trafiamy na żelatynowe klocki utkane z nocnego nieba, przez które przelatuje się ślizgiem. Następnie ruchome, zabójcze gluty i wyrastające z powierzchni zabijacze, które pozwalają w danym miejscu wylądować raz. I wiatr, co to zawsze biednemu w oczy. I bańki pozwalające na skok w powietrzu, regenerujące podstawowy ślizg. I przenoszenie jakiegoś ciężaru, bo każdy niesie w życiu jakiś ciężar, a Celest jest jak życie. I chociaż teoretycznie cały czas mamy tylko skoki, chwyty i ślizgi, ten tytuł robi wszystko, aby mechanika rozgrywki nie nużyła, bo nowe pomysły są świetne i co rozdział odświeżają zabawę. Ale trzeba mieć też świadomość, że to jedna z tych gier, w których człowiek czuje się najpierw pewny siebie. Bo tak, ogarniam to, daję radę i jestem w tym świetny. Ha! Rozpykam to. A potem... O, zginąłem. Znowu? Dlaczego ciągle umierasz? Porównanie do Super Meat Boy nie jest przypadkowe. Celest jest trudne.
Jest w tym szczypta gry logicznej, bo na każdym ekranie musimy wykombinować, jak należy skakać, aby stosowną sekwencją ruchów ominąć wszystkie zabójcze przeszkadzajki i dotrzeć do celu. Ale poza tym jest tu też element zręcznościowy, bo samo wykonanie zaplanowanej sekwencji wymaga niekiedy bardzo wiele precyzji i wyczucia. A potem kończymy rozdział i gra informuje nas, że zginęliśmy w nim ponad 200 razy, bo kilka ekranów było ekranami masowego zgonu. A jak jeszcze znajdziecie ukryte na mapie taśmy i odblokujecie uber hardkorowe wersje rozdziałów będące w praktyce nowymi poziomami, korzystającymi z tej samej mechaniki, ale kilkukrotnie trudniejszymi, to nie tylko wy będziecie umierać, ale i ludzie w mieszkaniu, przechodnie pod waszym blokiem i rybiki w waszej łazience. Ale pomimo wysokiego poziomu trudności, Celeste nie jest wredne, bo śmierć jest pozbawiona konsekwencji. Odradzamy się szybko, nie ma tu limitu żyć, a każdy kolejny ekran to nowy punkt odrodzeń. I można w dowolnej chwili przerwać zabawę w środku rozdziału, a gra zapisze, gdzie dokładnie doszliśmy. Więc o ile niektóre lokacje mogą nam naprawdę zaleźć za skórę, to nigdy nie jesteśmy zmuszani ich powtarzać. No, chyba że chcemy pozbierać wszystkie truskawki, które nie oferują niczego poza dodatkowym wyzwaniem. Warto jeszcze wspomnieć, że Celeste bardzo fajnie podchodzi do kwestii wyboru poziomu trudności. Nie ma tu sztucznych opcji typu easy, normal czy hard, które nakłaniałyby masochistów do męczenia się na jakimś nienaturalnie stworzonym hardzie, bo ktoś czuje, że tak powinien grać. A w wielu innych grach wysokie poziomy trudności rozwalają na kawałki cały koncept rozgrywki. Celeste ma jeden słuszny poziom trudności. Tak zaprojektowano grę, tak ma być trudna i tak powinno się w nią grać. Trochę jak w Soulsach, ale inaczej niż w Soulsach, gra ma tryb asysty dla graczy, którzy na przykład są niepełnosprawni albo po prostu chcą bez wyzwania poznać historię. Twórcy jasno zaznaczają, że ich intencją jest to, aby gracze grali bez trybu asysty. Tak zostało zaprojektowane Celeste. Ale tryb asysty można włączyć, a tam możemy spowolnić upływ czasu, włączyć nieśmiertelność, nieskończone ślizgi czy nieograniczoną wytrzymałość łapek podczas trzymania się ścian. Uczciwe postawienie sprawy, bez wartościowania gra narzuca swoją koncepcję rozgrywki, ale jeśli ktoś chce się bawić inaczej, stosowne opcje to umożliwiają. I oto całe Celeste. Platformówka prosta, ale wcale nie łatwa. Niezależna, ale wcale nie krótka. Pełna świetnych pomysłów, bardzo responsywna i stanowiąca wyzwanie, okraszona całkiem przyzwoitą opowieścią. Z pewnością nie żałuję, że ją nadrobiłem. Cóż, udanego wspinania się na górę i połamania po drodze kilkuset, albo nawet paru tysięcy nóg. Game on! A w ogóle gra się nazywa Celeste, co ma chyba nawiązywać do słowa celestial, oznaczającego niebiański, albo łacińskiego celestia, czyli niebo. Z tym poziomem trudności to chyba powinno się nazywać molest, bo po łacinie molestus to przykry, nieznośny. W ogóle łacina to zabawny język. Wiecie, jak się w łacinie nazywała jaskinia? Spelunka. A wiecie, jak jest po łacinie krzywa? Dobra, nieważne. Kończymy.